Jakiś hestour jest grany. No to co ja poradzę, że jest. A, dobranoc, panie Rafale. Co to jest pula otwarć, panie Tomaszu? Co to jest pula otwarć? No, gambit królewski gramy. A jak pan definiuje słowo kilka? Slav defensy. Ponzioni. Co to jest ponzioni? Pan Szachutek? Tu grozi. Pani Kaja pyta, jak się nauczyć gry w szachy w miesiąc. A po co w miesiąc? Jest 13, 10, 3-minutowych lekcji, które się nazywają szachowy elementarz. Tego piona bym nie brał. Trzeba ćwiczyć. Tu chcę otworzyć pozycję. Otwarcie ponziani. To otwarcie Ponzianiego już się dzisiaj pana. Co to jest to? To Ponziani to co raz piszecie z małej litery, raz z dużej. Bo nie rozumiem. Slav defense to obrona słowiańska. A jak to leci? To chyba trzeba tym konikiem już wyjść. E4, pin, skoczek, F3, skoczek i pionek na C3 to jest obrona słowiańska. Nie wiedziałem. To ciekawe. Aś pan Asio, obrona słowiańska to taki carocan jak gambit królowy, a może gambit królewski? Czego nie gambit królewski? Coś podobnego.
To jest w gambicie hetmańskim tym Slav Defense. No niesamowite to. Gambit królowej to gambit królewski. Właśnie grałem dzisiaj gambit królewski. Pan Oskar bardzo dobrze reagował na gambit królewski. A co? Ojej, hetman mi wypadł. No wypadł. No dziękuję, panie Oskarze. Wypadł mi. A w tę stronę. Panie Oskarze, nieelegancko pan gra. Trzeba bić. Q-U-E-E-N to królowa. No, czyli gambit królewski. Z nikogo, jak żebym śmiał się nabijać? No, jak można takie rzeczy mówić? Kilka gambitów hetmańskich. Królewskich grałem. Oj, dziękuję panie Oskarze. Dziękuję. Nie widzę, że nie ma więcej pytań. Dziękuję wszystkim za uwagę.